Polonia australijska bardzo się ucieszyła, bo polski Sejm wyznaczył na patrona 2023 roku Pawła Edmunda Strzeleckiego. To dla niej bardzo ważna postać. Nasi rodacy na antypodach cieszą się też z tego, że od niedawna, po zniesieniu lockdownu w Australii, mogą odwiedzić rodziny i przyjaciół w Polsce. Choć taka podróż jest teraz kosztowna jak nigdy dotąd. Jak wygląda? Już za chwilę pokażemy w kolejnym odcinku programu Australia Express. Martyna Rakoczy, witam i zapraszam. Zasłużonego dla Polski i Australii odkrywcę Pawła Edmunda Strzeleckiego polski Sejm ogłosił patronem 2023 roku. Wielki odkrywca pracujący na terenie Brazylii, Urugwaju, Chile, Meksyku, Argentyny oraz Australii. Ambasador Polski w Australii Michał Kołodziejski kończy swoją misję dyplomatyczną. Polonia australijska pożegnała go w czasie specjalnego spotkania. Zespół pieśni i tańca Laikonik przygotowuje się do festiwalu Pol Art, który odbędzie się w grudniu w Sydney. Polonia australijska długo na to czekała. Polski Sejm na jednego z patronów 2023 roku wybrał Pawła Edmunda Strzeleckiego. Polski badacz odkrył między innymi najwyższą górę w Australii i nazwał ją Górą Kościuszki. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem całości projektu uchwały? Głosowało 439 głosów, 438 za, nikt nie był przeciw, wstrzymał się, jeden Sejm przyjął uchwałę. Strzelecki znalazł się w bardzo szacownym gronie. Sejm wybrał bowiem na patronów przyszłego roku także Wojciecha Korfantego, Aleksandra Fredrę, Aleksandrę Piłsudską, Maurycego Mochnackiego, Jadwigę Zamojską i Jerzego Nowosielskiego. Patroni roku są zazwyczaj wybierani ze względu na związane z nimi okrągłe rocznice, które przypadają na dany rok. A w przyszłym przypada 150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego. Był wybitnym badaczem, podróżnikiem, odkrywcą i filantropem. Jako pierwszy Polak okrążył indywidualnie kulę ziemską w celach naukowych, napisali posłowie w uchwale. Jego podróż dookoła Ziemi rozpoczęła się w 1834 roku. Najpierw badał tereny dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Nad jeziorem Ontario odkrył eksploatowane do dziś złoża rud miedzi. Kolejne badania prowadził w Ameryce Południowej, w Brazylii, Urugwaju i Chile. Eksplorowanymi przez Pawła Edmunda Strzeleckiego rejonami były później także Hawaje i Polinezja oraz Australia, Nowa Zelandia i Tasmania. Tam również dokonał wielu odkryć. Badał wielkie góry wododziałowe, a najwyższy szczyt kontynentu australijskiego nazwał Mount Kościuszko na cześć przywódcy insurekcji z 1794 roku. Odkrył i nazwał także najżyźniejszy rejon rolniczy Australii, Gippsland. W całej tej australijskiej przygodzie najciekawsze było jednak odkrycie przez Strzeleckiego złóż złota w Nowej Południowej Walii. Gubernator Australii poprosił uczonego jednak, by ten zachował to odkrycie w tajemnicy. Bał się rozruchów i przemocy. Większość białych na kontynencie to byli wtedy przestępcy. Według rejestrów z połowie XIX wieku przestępców było tam kilkadziesiąt tysięcy. Gubernator argumentował, że wyjazd do Australii ma być karą, a gdyby wyszło na jaw, że odkryto tam złoto, stałby się nagrodą. Strzelecki posłuchał i nie opisał odkrytych przez siebie złóż. Stracił duże pieniądze, a odkrycie złota byłoby dla niego jako geologa przepustką do światowej elity naukowej. Po powrocie do Europy w 1843 roku opublikował wyniki swoich badań. Ostatecznie osiadł w Zjednoczonym Królestwie, gdzie został członkiem prestiżowych towarzystw naukowych. Angażował się także w działania dobroczynne, między innymi na rzecz dożywiania dzieci w okresie wielkiego głodu w Irlandii. Michał Kołodziejski właśnie kończy swoje urzędowanie na stanowisku ambasadora Polski w Australii. Był nim przez 5 lat. Jego następca zostanie mianowany jesienią. Australijska Polonia pożegnała go w czasie uroczystego spotkania w Konsulacie Generalnym RP w Sydney.
Działacze polonijni przypomnieli, że w czasie kadencji ambasadora Kołodziejskiego organizowali wspólnie wiele ważnych dla Polonii uroczystości i inicjatyw. Między innymi koncerty z okazji stulecia niepodległości z wielkim koncertem w sydneyjskim ratuszu włącznie. Wizytę prezydenta RP Andrzeja Dudy na Antypodach. Polską pomoc w czasie wielkich pożarów w Australii i pandemii koronawirusa. Uroczystości z okazji 50-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Australią. Coroczne biegi niepodległości, a ostatnio imprezy nieopodal góry Kościuszki w Dżihaj, gdzie odsłonięto tablice pamiątkowe na cześć jej odkrywcy Pawła Strzeleckiego. When the ambassador came to Australia, I was the joint chair of the parliamentary friendship group for Poland. And to be honest with everyone here, it was very difficult to get people to get involved in that group. But at the end of my time, 6 years, and it wasn't due to my leadership, it was due to the ambassador's involvement, everyone wanted to be Polish in the federal parliament. You have achieved a lot here to strengthen the relationship between the people of Poland and people of Australia. But you have done a lot for Papua New Guinea as well. Ambasador Kołodziejski podziękował wszystkim obecnym za wzruszające pożegnanie. Thank you very much for all the kind words which have been said tonight from this stage. Some of them probably undeserved. Po części oficjalnej wystąpił zespół pieśni i tańca Laikonik, który razem ze zgromadzonymi odśpiewał kilka polskich utworów. Zebrani zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie i wtedy nadszedł czas na długie rozmowy. Zespół Laikonik musiał wcześniej opuścić spotkanie, bo następnego ranka wyjeżdżał poza Sydney, by dać koncert w Polish Center w Wollongong, o czym opowiemy już za chwilę. Sydneyjski zespół pieśni i tańca Laikonik intensywnie przygotowuje się do największego na Antypodach festiwalu polonijnego PoArt, który odbywa się raz na 3 lata, co roku w innym mieście Australii. Kolejny rozpocznie się w grudniu w Sydney. W ramach szlifowania programu Laikonik dał koncert w Polish Center w mieście Wollongong, niespełna 100 km na południe od Sydney. Laikonik ma od niedawna w swoim repertuarze nowy taniec ze Spisza i to na jego ćwiczenie zespół poświęca najwięcej czasu. W czasie koncertu polonijny zespół odtańczył także Kujawiaka Oberka Mazura Poloneza Ogińskiego i wiele innych polskich tańców. Tancerze mają piękne stroje ludowe. Niedawno Laikonik kupił dla nich skórzane pasy z metalowymi broszami i zapinkami, a wkrótce artyści będą mogli znowu przywdziać eleganckie, stylowe czapki ułańskie, które teraz są odnawiane. Chór odśpiewał pieśni bliskie sercu każdego, kto ma polskie korzenie. Laikonik powstał w 1990 roku. Było to możliwe dzięki wsparciu przedstawicieli emigracji posolidarnościowej. Dzięki zaangażowaniu członków grupy jeszcze w tym samym roku wystąpił na festiwalu PoArt w Sydney, a następnie brał udział we wszystkich kolejnych.
w Adelaide, Melbourne i Brisbane. Grupa występowała także na Tasmanii i prezentowała się w stołecznej Canberrze. Z zespołem związanych było około 150 tancerzy. W tej chwili występuje ich 65, od niedawna z 12-osobowym chórem. Siedziba grupy mieści się przy sanktuarium maryjnym w Marayong w zachodnim Sydney. Laikonik ma w repertuarze kilkanaście tańców narodowych i regionalnych. Daje rocznie dużo koncertów. Występował przed wielką publicznością na tak ważnych australijskich imprezach jak National Dance Award w Sydney Opera House, otwarciu Igrzysk Olimpijskich Sydney 2000 i sezonu sportowego futbolu australijskiego. Tancerze Laikonika uczestniczyli również w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Polacy mieszkający w Australii raz na kilka lat starają się odwiedzić kraj swoich przodków. Taka podróż nigdy nie była tania, ale teraz jest naprawdę droga. Bilet lotniczy w dwie strony kosztuje około 9000 zł. Podróż trwa prawie dobę. Jak wygląda? Nasz australijski korespondent Paweł Krawczyński leciał niedawno z Brisbane do Warszawy. Samoloty do Australii i z powrotem zaczęły latać kilka miesięcy temu po dwuletnim lockdownie spowodowanym koronawirusem. Ale nie wszystkie linie lotnicze wznowiły działanie. Podróżuje mniej ludzi niż przed pandemią, głównie dlatego, że bilety są znacznie droższe niż kiedyś. W związku z tym na australijskich lotniskach nie ma wielkiego tłoku. Check-in proces był bardzo prosty, nawet nas nie pytali o vaccination kartę, nic. Byliśmy przygotowani. Wszystko było bardzo proste, lotnisko jest bardzo puste, nie ma dużo lotów. Wszystko wygląda normalnie. Teraz następna droga do Dubaju, zobaczymy jak wszystko jest w Dubaju i do Polski wtedy. Strefa wolnocłowa na lotnisku w Brisbane świeci pustkami. Dla oszczędności wyłączono wiele schodów ruchomych. Ale na lotnisku w Brisbane trzeba odstać swoje przy bramkach bezpieczeństwa i odprawy celnej, bo lotnisko w czasie pandemii zwolniło część pracowników. W terminalu nie trzeba nosić maseczek, ale po dojściu do bramek, które prowadzą do samolotów, należy je założyć. Ich noszenie jest obowiązkowe także w samolocie. Teraz jak wchodzimy na samolot, musimy mieć maseczki. Tylko możemy ściągnąć je, jak jemy i pijemy. Za chwilkę wchodzimy na samolot. By się dostać do samolotu, trzeba stać w długich kolejkach. Ten, którym nasz korespondent leciał do Dubaju, gdzie miał przesiadkę do Warszawy, był pełny. Zabrał na pokład prawie 600 osób. Lot trwał długo. Po 14 godzinach wylądowaliśmy w Dubaju. Samolot był ok, ale bardzo dużo ludzi kaszlało, kichało. Nie mieli maski na sobie, to ja trzymałem maskę na sobie całą noc. Ale jesteśmy ok. Bardzo gorąco jest w Dubaju, 35 stopni, dopiero 5 rano, aż mi okulary zadymały się. Mamy 2 godziny do następnego lotu. Na następnej drogi, następny przystanek, Warszawa. Choć na tym lotnisku dalej obowiązują restrykcje covidowe i jest obowiązek noszenia maseczek, wielu pasażerów się tym nie przejmuje i chodzi bez nich bezkarnie. W Dubaju nasz korespondent czekał 2 godziny na przesiadkę do samolotu lecącego na lotnisko Fryderyka Chopina w Warszawie. Miał chwilę na odświeżenie się i zjedzenie posiłku przed 6-godzinnym lotem do ojczyzny swoich przodków. Aby się dostać do terminalu, musiał jechać lotniskową kolejką. Z Dubaju do Warszawy leciał mniejszym samolotem. Bardzo się ucieszył, gdy usłyszał ten komunikat pilota. Szanowni Państwo, zapraszamy się do lotowania w Warszawie. Większość pasażerów tego lotu nie była Polakami. We are in Poland. Yeah. Are you as excited as we are? Here's the clapping. Polish people usually clap when the plane lands. They stop clapping. Bring back the clapping, Polish people. Lot dobiegł końca. Po długiej podróży Paweł Krawczyński w końcu dotarł do Polski. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. We are finally in Poland. It's warm, it's sunny, beautiful. Can't wait. Na odwiedziny w Australii z naszym magazynem zapraszamy Państwa już za 2 tygodnie.